Ojowach rozważań ciąg dalszy. Otóż oskarżono mnie po ostatnim materiale wideo, iż nie można odbierać pewnym grupom społecznym prawa głosu, co wtedy proponowałem w stosunku do osób utrzymujących się z budżetu państwa. I powiem wam, że można. Ponieważ już sam początek historii demokracji, demokracja ateńska, to jest ten przykład taki stricte podręcznikowy, pokazuje, że nie każdy musi mieć prawo głosu z urodzenia, bo to nie o to chodzi. Prawo głosu ma się za to, że się płaci podatki. W Atenach było tak, że było kilka progów podatkowych. Można było płacić, które się chciało, oczywiście, jeżeli było nas stać na płacenie poszczególnych progów, natomiast prawo głosu właśnie w tych ważnych sprawach dostawały osoby dopiero płacąc tą najwyższą, ten czwarty próg podatkowy. Wobec czego sama podstawa demokracji, czyli właśnie pierwowzór ateński, pokazuje, że prawo głosu nie jest prawem z urodzenia przypisywanym danej osobie, ale wynika z tego, że płacimy składki na to państwo. Czyli utrzymujemy państwo i możemy wtedy o nim decydować. Dlatego wysunąłem taki postulat, aby osoby pracujące w budżetówce, czyli dostające pensje z budżetu państwa, nie posiadały prawa głosu. Oczywiście nie posiadały czynnych praw wyborczych. Bierne, oczywiście, że tak, no bo te osoby zresztą zostały wybrane. Część tych osób, która akurat pochodzi z wyborów, została wybrana właśnie dzięki czynnemu prawu wyborczemu. Ale dlaczego taki postulat wysuwam? Ano wysuwam taki postulat dlatego, że obecnie ilość osób utrzymujących się z budżetu państwa sprawia, że kiedy jedna partia obieca im, że z tego budżetu państwa będą dostawali jeszcze więcej niż obecnie, to oni, jest ich tak dużo, są taką siłą, że oni, ich rodziny, ich znajomi są w stanie wybrać do władzy właśnie taką partię, która da im więcej z tego budżetu. I tak się właśnie dzieje. Cały czas wydatki budżetowe właśnie na tą strefę osób opłacanych z budżetu cały czas rosną. Liczba urzędników osiąga 700 tysięcy, tak? Kiedy to pod koniec PRL-u było 150 tysięcy urzędników. Stąd właśnie się to bierze, że im więcej ich będzie opłacanych z budżetu państwa, tym szybciej będzie rosła ich liczba, tak? Bo oni będą chcieli poobsadzać swoich znajomych, oni będą chcieli coraz więcej brać z tego. Dlatego właśnie taki postulat wysunąłem. Natomiast jeżeli chodzi o taką historię bardziej nam bliską, czyli historię Polski, to nie jest to pierwszy raz, kiedy prawa wyborcze są odbierane komuś. Oczywiście nie były na początku przyznane, bo prawa wyborcze na początku miała tylko szlachta, tak? Oczywiście przedstawiciele płci męskiej. Wcześniej były te takie pierwotne sejmy możnowładców, tak? Ale to już nie będziemy wnikać. Natomiast był właśnie taki przypadek w polskiej historii, kiedy odebrano prawa wyborcze. Odbierała prawa wyborcze Konstytucja 3 maja. Odbierała prawa wyborcze szlachcie gołocie. Dlaczego tak się stało? Zwłaszcza po potopie szwedzkim, który dosyć mocno zubożył nasz kraj, zostało bardzo dużo szlachty, która nie posiadała ziemi, nie posiadała majątku, natomiast posiadała prawo wyborcze. I taką szlachtę było bardzo łatwo przekupić. Nie posiadali nic, więc mieli bardzo niską cenę. Płacono im, żeby głosowali w ten lub w inny sposób, albo żeby po prostu wyszli na Sejmie i krzyknęli weto, nie pozwalam, tak? I właśnie z takiej anomalii społecznej, jaką była szlachta gołota tak zwana, czyli szlachta, szlachcic, ktoś, kto powinien czymś rządzić, tak? Jakimś ziemią, ludźmi, nie posiadał nic.
jest to anomalia społeczna, która spowodowała, że trzeba było właśnie osobom przedstawiającym tą anomalię społeczną odebrać prawa wyborcze. I taką samą anomalię społeczną mamy współcześnie. Oczywiście można pójść dalej. Można zrobić podatek od wyborów, żeby głosować mogli tylko ci, którzy uiszczą jakąś nawet symboliczną opłatę. 10 zł. Jeżeli ktoś idzie na wybory tylko dlatego, że mu w telewizji powiedzieli, że taki ma obowiązek, tak on sobie pomyśli zapłacić 10 zł i oddać głos, albo wziąć tą dyszkę, pójść do Biedronki, kupić sobie 5 piw. W ten sposób również można działać na korzyść państwa, właśnie ograniczając w ten sposób prawa wyborcze. Można wprowadzić prawa wyborcze tylko dla osób zarobkujących, natomiast naszym celem, naszym liberałów gospodarczych, tych, którzy chcą wolności gospodarczej, naszym celem jest to, aby państwo nie kontrolowało w żaden sposób tego, czy ktoś pracuje, czy ktoś nie pracuje, czy ktoś pracuje tu, tak, siak, owak, ale niestety wtedy nie będziemy mogli wprowadzić właśnie takich praw wyborczych, że głos będą oddawali tylko ci, którzy pracują, no bo nie będziemy tego kontrolowali, tak? Oczywiście, no, jest wiele sposobów, ale powiedzmy sobie szczerze, kto z nas byłby w stanie zrzec się swojego prawa wyborczego w zamian za przywrócenie normalności? Ja tak. Oczywiście. Jeżeli pojawi się możliwość wprowadzenia normalności, czyli powrotu do wolności, usunięcia reliktów komunizmu, socjalizmu w Polsce, to ja nie muszę głosować. Ja mogę zrzec się tego prawa. Niech tylko wprowadzą to. Tak samo, jeżeli pojawi się wódz, który pójdzie, powie, że chce być dyktatorem Polski. Jeżeli on będzie chciał wprowadzić, przywrócić normalność w Polsce, ma moje poparcie. Ja demokracji nie potrzebuję. Ja potrzebuję tylko sprawnej władzy, która będzie strzegła moich praw w państwie, która będzie strzegła moich wolności w państwie i której będę mógł spokojnie zaufać. Dziękuję i pozdrawiam.